Poniedziałek, 14 dzień sierpnia. Grzegorz Żądło, dzień dobry. Zapraszam na przegląd dnia w informacjach telewizji TVS. To prawdopodobnie będzie najcieplejszy tydzień tego lata. Tym razem będzie można mówić o prawdziwej fali upałów. Już dzisiaj temperatura przekroczyła 30 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej. Wysokie temperatury mają się utrzymać do niedzieli. Dzisiaj kąpieliska i zbiorniki wodne przeżywały najazd mieszkańców spragnionych ochłody. Paweł Jędrusik. Wprawdzie zanurzyć się tu nie można, ale i tak wodne place zabaw zapewniają przyjemny chłód w upalne dni. Tak jak tutaj na katowickim osiedlu Tysiąclecia. Wodny plac zabaw, dobry pomysł. Dziecko ma frajdę. Tak, i tata też. Tyle, że całego dnia w takim miejscu spędzić się nie da, a jakoś w nagrzanym mieszkaniu trzeba wytrzymać. Wiatraki mamy jeden zamiast lampy, taki duży, wkręcony i wiatrak ten stojący. Do tego dzieci się lubią bawić kostkami lodu. Dużo lodów. Od kilku dni prawdziwe oblężenie przeżywa leżący na granicy Katowic i Mikołowa staw Starganiec, który został ostatnio gruntownie odnowiony. Przyjeżdżają tu mieszkańcy nie tylko tych dwóch miast. Właśnie wracamy już i preferujemy ranne przejażdżki. Upał gdzieś w cieniu, spokojnie tak. Lubimy spędzać, a nie na plaży wtedy. Ale brakowało tego ciepła, bo trochę chłodnych dni mieliśmy. Tak, oczywiście, oczywiście, więc wygrzewamy się, tylko że z umiarem. Nie możemy dla zdrowia już, żeby tak na pełnym słońcu. Choć jak widać, dla innych to właśnie wygrzewanie się w pełnym słońcu jest największą przyjemnością. Bardzo dobrze, jest lato, ma być ciepło. To też okazja, widzę tutaj koło do pływania jest, wypoczynek nad wodą. Tak, Zuzia dzisiaj przyjechała z babcią i z dziadkiem się troszeczkę popluskać. Brakowało tego ciepła, bo trochę ochłodzenie było w ostatnich dniach. Było, dużo padało, no ale w sumie też dobrze, że pada. Musi czasem popadać. Ale na razie na deszcz się nie zanosi, a przynajmniej nie dziś czy jutro. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z dłuższym okresem tej gorącej pogody. Najcieplejsze teraz dwa dni to jest obecny poniedziałek, a także nadchodzący wtorek, również środa. To są temperatury przekraczające wyraźnie 30 stopni. O ile dzisiaj i jutro nie będą występowały żadne opady deszczu, żadne burze, o tyle już w środę, zwłaszcza na południu regionu, istnieje pewne prawdopodobieństwo, że takie burze się pojawią. Podczas takich upałów warto pamiętać, aby regularnie pić wodę i unikać zbyt długiego przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach okołopołudniowych. Zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Taki zarzut usłyszał w poniedziałek w tarnogórskiej prokuraturze 19-letni mieszkaniec Radzionkowa, który jest podejrzany o zamordowanie 18-latki z Bytomia. Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę rano, a dzisiaj był przesłuchiwany. Fatima Orlińska. 19-letni mieszkaniec Radzionkowa miał poznać swoją 18-letnią ofiarę na dworcu w Katowicach. Tak przynajmniej zeznawał w poniedziałek przed prokuraturą. Pojechali razem autobusem w kierunku Tarnowskich Gór. Potem trafili do wynajmowanego przez 19-latka mieszkania w Radzionkowie. Tam doszło do zbrodni. Mężczyzna udusił 18-latkę, a jej ciało zawinął w folię. Jak wyjaśniał, podczas przesłuchania czuł wewnętrzną potrzebę zabicia. O tym, że w lokalu mogą znajdować się zwłoki, miała poinformować osoba postronna, choć to będzie również przedmiotem śledztwa, bo możliwe jest, że dzwonił sam sprawca. Wczoraj w godzinach rannych został zatrzymany mężczyzna podejrzany o popełnienie czynu zabójstwa na 18-letniej mieszkance Bytomia. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut o czyn z artykułu 148 paragraf 2. Dzisiaj złożyliśmy wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. On złożył obszerne wyjaśnienia. Przyznał się w końcowej części swoich wyjaśnień, żałował za to, co uczynił. Powiedział, że gdyby mógł cofnąć czas, to by go cofnął. 19-latek został zatrzymany w niedzielę rano na terenie ogródków działkowych. W momencie zatrzymania był trzeźwy. Dalsze badania wykażą, czy znajdował się pod wpływem innych środków odurzających. Od wczesnych godzin porannych w poniedziałek na miejscu zbrodni śledczy prowadzili wizję lokalną z jego udziałem. Kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski, dziesiątki, a nawet setki kilometrów do pokonania na nogach, rowerem czy w wózku, w deszczu i upale. Po to, żeby wziąć udział w uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze. Do Częstochowy przybywają kolejne grupy pielgrzymów, których jest już na miejscu około 25 tysięcy. Magda Sincewicz. Idą z najdalszych krańców Polski. Sami, w parach, prywatnie albo służbowo. Każdy w swoim tempie. Nieraz kilka, nawet kilkanaście dni. To czas, kiedy mogą być sam na sam ze swoimi myślami.
Przede wszystkim myśli się o intencjach, ale przede wszystkim też idzie się z grupą, więc czuje się wspólnotę, wspólne śpiew, wspólne modlitwy i to jest właśnie, myślę, taki ważna część pielgrzymki. Pielgrzymki, która od wielu lat gromadzi na Jasnej Górze tysiące wiernych, niektórzy na uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i rocznicę cudu nad Wisłą przybywają nawet 50 raz. Ich wiara jest radosna, pogodna, chcą się dzielić nią. Myślę, każdy, kto przyjdzie, wyjdzie na ulicę, na Aleję Najświętszej Marii Panny, żeby pozdrowić pielgrzymów w drodze, czy nawet gdzieś, gdzie przechodzą tylko, czy nocują, tam wszędzie wszyscy zarażają się tą radością. Radością, która nie zawsze towarzyszy im na co dzień, dlatego chcą dawać przykład innym. Czasy są strasznie trudne, ja zawsze to mówię, że okropne są czasy i jeżeli my rodzice nie wychowamy dobrze, to nie wiadomo jak te dzieci potem. Czy będą chciały, czy zboczą z tej drogi. Drogi, która akurat w tych dniach prowadzi wszystkich pielgrzymów na Jasną Górę, nie tylko zresztą pieszo. No to tak ciężko opisać, to jest uczucie gdzieś tam ze środka wypływa, szczególnie jak się te 300 km minie i się dojedzie. Tak to wtedy jest takie przejęcie. We wtorek 15 sierpnia o godzinie 11 pielgrzymi wezmą udział w sumie odpustowej, którą na jasnogórskich Błoniach odprawi arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Weźmie w niej udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Wolontariusze z Fundacji Wolne Miejsce wyruszyli dziś z Katowic do ukraińskiej Buczy, w której tuż po napaści na Ukrainę rosyjskie wojska dokonały zbrodni wojennych, mordując około 400 cywili. Przez najbliższe kilka dni fundacja będzie tam organizować półkolonie dla dzieci. Oprócz wolontariuszy do Ukrainy pojechał także podróżnik Jan Mela. Paweł Jędrusik. Do Buczy Fundacja Wolne Miejsce jedzie na zaproszenie mera miasta Anatolija Fedruka. W poniedziałek przed południem wolontariusze pakowali niezbędny sprzęt, a także prezenty dla ukraińskich dzieci. Jedziemy tam z wielką trwogą, bo wiemy, że tam jest dalej wojna, ale z też taką wielką radością. Naprawdę jesteśmy za nimi stęsknieni. Cieszymy się, że już jutro z nimi się zobaczymy. My jutro mamy takie ognisko integracyjne, gdzie wspólnie będziemy przedstawiać się, pokazywać, planować cały nasz czas pobytu. Będziemy potem mieć kilka dni zajęć do końca tygodnia i wierzę w to, bezpiecznie wszyscy wrócimy do domu. To nie pierwsza taka wyprawa, bo członkowie fundacji od początku wybuchu wojny w Ukrainie angażują się w pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Do Buczy jedzie łącznie około 10 fundacyjnych wolontariuszy, ale także psychologowie. W trakcie półkolonii prowadzone będą warsztaty terapeutyczne, zajęcia plastyczne i animacyjne. Uważam, że wszyscy powinniśmy brać jakąś odpowiedzialność za siebie wzajemnie, za ludzi. Ja mam osobiste takie doświadczenie, że gdyby nie ludzie, których spotkałem, to pewnie to nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem. Nie znalazłbym motywacji do działania, więc uważam, że to taki dług wdzięczności warto jest spłacać. W półkoloniach weźmie udział kilkaset dzieci. Podzielimy grupę, tak, po wieku, bo nie mogą być nastolatki razem z młodszymi. I każdy z nas już ma doświadczenie w jakimś, kto ma tam z młodszymi dziećmi, kto z nastolatkami. Już tu pracowaliśmy z uchodźcami w Polsce. Powrót do Polski Fundacja Wolne Miejsce planuje 19 sierpnia. Jutro na Stadionie Śląskim odbędzie się koncert najpopularniejszej obecnie polskiej wokalistki, czyli Sanach. Jak przy każdej większej imprezie na stadionie, również i tym razem katowicka policja i Straż Miejska będą pilnować wjazdu na osiedle Tysiąclecia. Jak informuje Katowicki Urząd Miasta, od rana we wtorek 15 sierpnia na osiedle Tysiąclecia zostaną skierowane dodatkowe patrole Straży Miejskiej. Z kolei od godzin popołudniowych wjazd na to największe katowickie osiedle od strony ulicy Chorzowskiej zostanie zamknięty. Na drodze stanie wygrodzenie techniczne i zostaną utworzone posterunki Policji i Straży Miejskiej. Wjazd będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów pogotowia ratunkowego, Policji i Straży Pożarnej. Zjazd autobusów w prawo z ulicy Chorzowskiej na ulicę Chrobrego będzie utrzymany, natomiast trasa autobusów z centrum na osiedle Tysiąclecia będzie przebiegała ulicami Bracką, DTS i Jana Pawła II. Koncert na Stadionie Śląskim rozpocznie się o godzinie 20:30. Najlepiej pojechać na niego tramwajem. ZTM ma uruchomić dodatkowe kursy. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałek. Miłego wieczoru i do zobaczenia.